Zakynthos liczy około 17 tysięcy mieszkańców. Plac Dionizosa Solomosa, upamiętniający greckiego poetę, którego poemat Hymn do wolności jest hymnem narodowym Grecji. Przy placu jest kościół świętego Mikołaja, wybudowany w 1560 roku. Pomnik twórcy hymnu Grecji, najdłuższego hymnu na świecie, liczącego 158 zwrotek. Muzeum Kultury Bizantyjskiej. Zakynthos nie ma wielu zabytkowych budowli, gdyż miasto poważnie ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi w 1953 roku. Kościół świętego Dionizosa jako jedna z niewielu budowli ocalał w czasie trzęsienia ziemi. W kościele znajdują się relikwie świętego Dionizosa, patrona wyspy. Imponującym elementem kościoła jest jego wysoka, smukła dzwonnica w stylu weneckim. Promy w porcie, jednym z nich popłyniemy z wyspy na Peloponez. Nadbrzeżna promenada długości 1,5 km. Odpływamy z Zakynthos do portu Kyrenii na Peloponezie. Rejs potrwa godzinę i 15 minut. Naszym kolejnym celem jest Olimpia.